W dzisiejszym spotkaniu zespół Podhala pokonał drużynę Sosnowca 7-5 i uczynił pierwszy krok w drodze do zdobycia tytułu. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia zawodnik Szarotek. Witam Cię. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie w Waszym wykonaniu? No, pierwsza połowa nerwowa na pewno. Druga tercja pod nasze dyktando. No, trzecia na początku tak samo, ale końcówka nerwowa. No, myślę, że było dobrze. Nie ma co narzekać, wygraliśmy. No właśnie, w pierwszej tercji byliście zespołem lepszym, ale nie potrafiliście wykorzystać stworzonych sytuacji. Z czego to wynikało? No tak nieraz bywa. Raz się ma dzień, raz się nie ma dnia. No, ale na szczęście to, co nie wpadło w pierwszej, wpadło w drugiej. To nas cieszy. Popełniliście sporo niewymuszonych błędów, które mogły Was kosztować utraty kolejnych goli na początku spotkania. Trzeba wyeliminować te błędy, żeby nie powtórzyło się w następnych meczach. No tak, na pewno będziemy się starać, ile można, bo mamy po mistrzostwach obóz, na pewno to przeanalizujemy wszystko i myślę, że będzie dobrze. Z minuty na minutę było widać Waszą przewagę, jeżeli chodzi o kondycję i szybkość. To chyba dobry prognostyk przed kolejnymi meczami. Tak, myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Trener nas dobrze przygotował na te mistrzostwa. Cały rok my dobrze dawali, żeby tutaj dobrze wypaść. No i myślę, że to zaprocentuje. Dzięki za rozmowę i życzę Ci powodzenia i swojej drużynie w następnym meczu. Dzięki.